Cześć, tu Ernest! Wybiła pora na kolejną porcję błędów z Fortnite. W tym tygodniu zaczniemy od triku, który pozwoli wam chodzić do góry nogami. Jest on bardzo prosty do zrobienia i przynosi różne efekty, ale to za moment. W trybie kreatywnym na dowolnej wyspie wystarczy postawić wieżyczkę na wyrwie, która przynosi nas do centrum kreatywnego. Teraz wystarczy wskoczyć do naszej wieżyczki, do niej wejść i od razu po pojawieniu się w centrum powrócić na naszą wyspę. Za którymś razem powinno nas rzucić do góry nogami. Czasami to może zająć kilka dobrych prób, mieć to na uwadze. Efekt jest naprawdę zabawny, możemy biegać, robić emotki i tak dalej. Ale niestety inni nas tak nie widzą. W ogóle nas nie widzą. Jak już mówiłem, ten trik czasami może wywołać kompletnie inny błąd. Raz mi się przydarzyło tak, że zniknęła cała mapa, ale mogę po niej chodzić. Innym razem, coś niewidzialnego zaczęło mnie ciągnąć. Robicie to na własne ryzyko. Przy okazji w temacie centrum kreatywnego to jest sposób na oddekorowanie tego miejsca we własny sposób. To jest w miarę proste. Najpierw musimy wybrać jakiś obiekt, który chcemy przynieść do centrum. Teraz na wybranym obiekcie musicie wykonać 3 akcje naraz. Musicie ten przedmiot wyciąć telefonem, przełączyć się na zbierak i otworzyć menu. Jeśli wykonamy to w odpowiedni sposób, to po wejściu w menu wasza postać powinna trzymać zbierak, ale obiekt nadal powinien być zaznaczony, jakbyście trzymali telefon. Teraz powróćcie do centrum i uwaga, jak już powrócicie, nie róbcie nic oprócz poruszania się. Wybierzcie sobie miejsce, gdzie chcecie postawić ten obiekt i naciśnijcie przycisk do stawiania. U mnie to po prostu lewy przycisk myszy. Teraz klasycznie wróćcie na waszą wyspę. Klik wam się uda, jeśli z waszej wyspy zniknął obiekt, który wycięliście, a w centrum nie mieliście animacji machania zbierakiem. Teraz ponownie wróćcie do centrum, załadujcie inną wyspę i załadujcie z powrotem wyspę, z której coś wycięliście. I voilà! Tak możecie dekorować swoje centrum do woli. I tak, inni też to widzą. Poza tym na zwykłej mapie to wulkan kryje jeszcze jedno miejsce, do którego możemy dosłownie się wtopić. Jeśli w tym miejscu w wulkanie odpowiednio postawicie podłogę, to będziecie mogli na nią zejść. Ale trzeba to robić ostrożnie, aby was nie wywiało. Teraz najzwyczajniej tutaj wejście. Tak jak w przypadku tamtej miejscówki, możecie niszczyć struktury, ale wasi przeciwnicy są bezpieczni od waszych strzałów. Co ciekawe, granaty przenikają i tak można kogoś wyeliminować. Ostatnim błędem na dziś jest kolejna anomalia kolizji błędu dojazdów. Jak wiecie, w wypaśnionej wyrwie wykopalisko zostało zalane lawą. Zwykle się na nie odbijamy. Tak jednak nie jest w kulejeździe, który po prostu... plum... przez nią przenika. Jeśli tutaj wyjdziecie z kulejazdu, to będziecie mogli sobie chodzić po tym gorącym dnie. Ale jedynym sposobem na wyjście stąd jest ponowne użycie kulejazdu na jakiejś strukturze na zewnątrz. Będąc w lawie, jesteśmy bezpieczni od jakichkolwiek broni przeciwnika. I to tyle z wielu błędów Fortnite. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w błysie bojowym.